tracz jest przyzwyczajony do sukcesów, jeżeli angażuje się w jakiś projekt, chce, by był on jak największy. Na swoim koncie ma m.in. medale olimpijskie i chce stworzyć w mieście zespół, który też będzie zdobywać medale. Stanie na najważniejszym miejscu podium mistrzowskiego kraju. Start w poprzednim sezonie rozgrywek Krajowej Ligi Zapaśniczej pozwolił klubowi na zdobycie doświadczenia zarówno sportowego, jak i organizacyjnego. AZ Supra Brokers w sezonie 2017-18 chce powalczyć o udział w finale. Wszystko jednak będzie uzależnione od rezultatów w fazie grupowej, ponieważ zmienia się formuła zmagań. Najpierw będą spotkania grupowe, następnie kolejne fazy w przypadku wyjścia z grupy. Chcemy dojść do finału i walczyć w lidze jak najdłużej, mówią we wrocławskim klubie. Wrocławianie poczynili pewne ruchy transferowe. Wiadomo, że w zespole mają walczyć zawodnicy z Holandii i Białorusi. W ubiegłym sezonie można mówić, że wrocławska ekipa odniosła spektakularny sukces. Zainteresowanie meczami AZ Supra Brokers Wrocław przerosło bowiem najśmielsze oczekiwania organizatorów. W pewnym momencie okazało się, że wynajmowana przez nich hala sportowa na terenach wrocławskiej AWF okazała się zbyt mała. Jest wielce prawdopodobne, że swoje mecze w tym sezonie wrocławianie będą rozgrywać na znacznie większej pod względem pojemnościowym hali wielofunkcyjnej, również należącej do Akademii Wychowania Fizycznego.